Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który dotuje tą inwestycję, ocenił ją pozytywnie. Oczyszczalnię ścieków w Pelplinie, którą również ten sam fundusz dotował, jak można się domyśleć, też ocenił pozytywnie. Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska myli się na przykład w tej sytuacji, czy no jednak przeanalizowali tą inwestycję od A do Z i no nie mają tutaj wątpliwości, stąd też ta dotacja. Stąd pytanie, czy ta inwestycja faktycznie może mieć negatywny wpływ na środowisko, skoro dotuje ją taka instytucja? Ja myślę, że w Polsce jest teraz taki czas, gdzie powstają fabryki, gdzie wszyscy się jakby kumulujemy na tym, że dana gmina, dany rejon, zmniejszy się stopa bezrobocia, powstanie znowu nowa fabryka, przyjdą jakieś dochody do gminy. Ja myślę, że to też ochrona środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska też to wziął pod wzgląd i powiem panu, gdybym miał podjąć decyzję, czy bym miał przyznać ja jako Radosław Szulis, gdybym był prezesem i gdyby mi przedstawiono dokumenty, nie mając z taką technologią, którą pan inwestor przedstawił, to uważam, że na pewno by przy gronie swoim ciała też bym podjął decyzję pozytywną, żeby po prostu dać tą dotację. Czy się przyjrzało bliżej? Nie jestem w stanie powiedzieć, ja i inni, czy sprawdziło tak naprawdę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy sprawdził, czy faktycznie to będzie miało wpływ negatywny, czy nie? Czy nie za blisko czasami mieszkańców jest ta fabryka, będzie powstanie? Bo może też to chodzi, że te huki, te samochody, one będą jeździć całą dobę i to może mieć jakiś tam wpływ na komfort życia w mieście, gdzie zwany jest Pelplin miastem duszą. Przejdźmy teraz do lokalizacji, w których ta inwestycja mogłaby być wybudowana. Lokalizacją zastępczą nazywam tutaj lokalizację w okolicy GPZ-u wybudowanego i funkcjonującego PSZOK-u. Czy według pana ta lokalizacja zastępcza byłaby lepsza od tej lokalizacji, o której obecnie mówimy, czyli w okolicy obwodnicy Pelplina? Czy ta fabryka by powstała w punkcie A czy w punkcie B na terenie gminy? Korzyści finansowe i tak by miała gmina. Dlaczego zaplanowano tę inwestycję przerzucić w działkę za były, jak ja to nazwę takim językiem naszym tutaj, za byłym śmieciowiskiem? Dlaczego, kiedy padło to pytanie do pana inwestora, odpowiedział, bo chciał zrobić dobrze mieszkańcom Pelplina, czyli uciec od drogi przy skrzyżowaniu obwodnicy Pelplina, uciec na pobocze, gdzie uważał, że może, że tam powstanie ta fabryka i się nic nie będzie działo i będzie dobrze. Nie, po prostu my boimy się, jak ja już wcześniej wspomniałem, transport przetrzymania i oczekiwania na wjazd i wyjazd i potem tak dalej. Tego się najbardziej boimy. Do technologii nie mamy żadnego zarzutu. Czy tego typu zakłady produkcyjne powinny powstawać na terenie naszej gminy? Czy takie zakłady, z tych petycji, które teraz, gdyby pewnie zostało zadane pytanie, przeprowadzona konsultacja z mieszkańcami, zanim ten projekt zostałby złożony, zanim ten projekt pan inwestor by przedstawił, to uważam, że usłyszałby to samo, co teraz słyszy i może tyle by się nie trudził, ile pieniążków też musiał swoich włożyć, podejrzewam, żeby ten projekt w ogóle zaistniał. Byłaby taka sama, miała negatywny odgłos jak teraz. Czyli po prostu mieszkańcy nie chcą takiej fabryki, ponieważ ma być to miasto czyste, miasto przyjezdne, gdzie tworzymy ścieżki rowerowe, gdzie tworzymy jakby ekologię sami tutaj i teraz sobie wyobraźmy, jedzie sobie pan rowerzysta, a tutaj nagle jak to za 5 lat temu czy 6 niedawno się jechało jak tutaj przez Nowy Dwór, czy wiatr zawiał, fetor śmieciowiska po prostu szedł i rowerzystów nie można było tyle spotkać, co teraz się spotyka, gdzie jeżdżą przez wieś Nowy Dwór do Pelplina. Myślę, że niedalekim bawem za 10-20 lat pewnie będzie i ścieżka rowerowa, że sobie będzie można przejechać przez Pelplin dookoła. Także liczę na to po prostu. Nie chcą mieszkańcy już ofetoru, nie chcą mieszkańcy po prostu takich fabryk. Są fabryki inne, które mają powstać, które będą powstawać i tak dalej, ale nie boimy się już utylizacji odpadów. To słowo dla nas jest po prostu takim słowem, które jest obawą, że nasze środowisko straci jakby czyste powietrze i zachęcające turystów do przyjeżdżania, gdzie
Tarplin jest piękny i zapraszamy. Zostańmy jeszcze przy tych lokalizacjach. Obecnie procedowana lokalizacja jest położona 5-krotnie bliżej od najbliższych domów niż ta lokalizacja zastępcza. Czy lepiej byłoby jednak tego umiejscowić w okolicy tej lokalizacji zastępczej, czyli de facto no bliżej tutaj Nowego Dworu? Tak, uważam, że pan redaktor ma słuszną rację, że fajnie, żeby było fajnie tutaj, ale ja też swój jakby protest, obawę, pytanie zadam, czy starostwo, czy Urząd Miasta Gminy Pelplin, czy Dyrekcja Dróg Generalnych zrobi pobocze dla przechodni, dla rowerzystów? Czy powstanie ścieżka rowerowa? Czy natężenie tirów, które będą jeździć te ciężkie tiry, czy nie będzie częstszych wypadków, czyli bezpieczeństwo? Uważam, że było chyba by więcej wypadków niż dotychczas jest na skrzyżowaniu koło inwestora. Czy inwestor podczas rozmów na temat tej lokalizacji zastępczej deklarował się do współfinansowania na przykład budowy drogi czy budowy chodnika do miejscowości Klonówka, czy też na przykład doprowadzenia mediów do planowanego zakładu w tej lokalizacji zastępczej? Nie musieliśmy panu inwestorowi tego pytania zadać nawet jako na spotkaniu tutaj z mieszkańcami, które się odbyło chyba bodajże w styczniu. I padło, że pan inwestor pociągnie gaz, pociągnie kanalizację, poprawi nawierzchnię drogi, doprowadza odgałęzienie do skrzyżowania Nowy Dwór, gdzie jest elektrownia znajdująca się, wybudowana nowa, a dalej sobie radźcie. Czyli inwestor nie zachęcił, wręcz przeciwnie, mnie jako osobę, która pracuje w firmie budowlanej i gdzie widzimy inwestycje i gdzie chciałbym, żeby oczekiwania inwestora były, więc tutaj nie zaproponował i nikt by nie zaproponował nam, żeby tu powstała ścieżka czy chodnik dla pieszych ze względu na to natężenie ruchu. Także bezpieczeństwo uważam, że tutaj było. Tu jest dla mnie ważne, dla moich mieszkańców sołectwa. Tu autobusy nie jeżdżą, niektórzy się przemieszczają, ludzie pieszo, więc tu i dzieci. No, wiemy jak to jest przy okolicznych wsiach do miast. Jak to wygląda bezpieczeństwo dróg. Także pan inwestor nas nie zachęcił w żaden sposób, że on nam coś tutaj da. W 2010 roku była procedowana zmiana planu zagospodarowania na terenie w okolicy skrzyżowania obwodnicy z ulicą Podgórną. Wtedy tam też pojawił się zapis o możliwości wybudowania na terenie zakładów produkcyjnych, w których jest dopuszczalna działalność uciążliwa. Czy w momencie, kiedy ten plan był procedowany, kiedy on był też wyłożony do wglądu dla mieszkańców, czy opublikowany, czy pan, czy jacyś mieszkańcy tutaj z sołectwa Ropuchy składali jakieś protesty czy obawy swoje do urzędu? Nie słyszałem, przynajmniej tutaj z okolic mojego środowiska. Ja sam też nie byłem zbytnio tym zainteresowany, byłem zajęty jakby pracą i tak dalej i rodziną. Mianowicie też Urząd Miasta w tamtym czasie, no, chyba też nikt z nas nie jest Duchem Świętym, że będzie kiedyś może taki zakład. Może pan inwestor wiedział, ale nie musiał tego przedstawiać, ponieważ to był tylko jego plan, biznes. A że zmiana adaptacji tej działki i tego zagospodarowania, myślę, że była potrzebna do... Czy to na ten czas nie była ta obwodnica budowana, czy to nie było w ten czasie tak właśnie? Tu nie wiem, czy to nie ten czas, gdzie te działki po prostu trzeba wrócić do tej, żeby to nabrało mocy prawnej, ale mówię, nie jestem w stanie odpowiedzieć, to pytanie by trzeba skierować do odpowiednich urzędników, którzy tam po prostu się zajmują tym. W 2018 roku, kiedy został rozpoczęty projekt zmian w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie tutaj zastępczym. Czy wtedy mieszkańcy już składali jakieś protesty czy swoje obawy do urzędu, kiedy ten projekt został opublikowany?
Na stronach i na stronach, i kiedy ja otrzymywałem pismo, że jest zmiana zagospodarowania planu przestrzennego, nie było napisane, że jest planowane wybudowanie zakładu utylizacji, tylko było przekazanie, że na podzakłady, które będą w jakiś sposób dla nas rozwojem gospodarczym i przychodem dla, czyli wstępnie nawet nam w cudzysłowie powiedziano, bo to tylko był, znalazł się ten pan, znalazł się inwestor, który chciał tam wyprodukować fabrykę akumulatorów, a potem żarówek. No ale się wycofał, ponieważ no, nie wiem jakie przyczyny były, gdzie właśnie była taka rozmowa. A inwestor nawet nie mógł, nie powinien wystąpić na tą działkę naszą moją zastępczą, ponieważ on dostał dotację na działkę swoją przy swoim zakładzie. Czyli tu nawet jakby ją wybudował, to też niezgodnie, bo ma decyzję na budowę działki swojej, a nie naszej. Nie wiem dlaczego wyskoczył tak i też w Pelpinie w Urzędzie Miasta tak się jakoś zadziałało, że to próbowano tam przeforsować, żeby to powstało. Ale to nie znam historii, bo jeszcze ja nie wchodzę, ale mówię, tyle co się dowiedziałem jako sołtys, byłem zainteresowany, ponieważ zadziwiło mnie, że tam mają powstać zakłady, a ja tak mało wiem jako sołtys. Więc poszedłem i zapytałem się, co to będą za zakłady i wstępnie otrzymałem informację od pana burmistrza, nie tego obecnego, jeszcze poprzedniego, że planuje się zakład właśnie żarówek albo akumulatorów. Ale mieszkańcy poszli i to nie tylko ja byłem, również byli z sąsiedniej wsi, jak Nadleśnictwo i Ropuchy też byli zainteresowani i po prostu nam tak przekazano, jak ja teraz panu przekazuję, że tam żaden zakład utylizacji odpadów się nie miał kręcić. Więc pan inwestor, nie wiem dlaczego tak, znaczy powiedział, no chciał dobrze chłop, no myślał sobie, chodzi na upobocze wsi i będzie dobrze, jak to kiedyś za PGR-ów było, że mieszkańcy się nie odezwią i będą cicho, jak było ze śmieciowiskiem. No niestety, nie możemy sobie na to pozwolić. Na same zakończenie powiedzieć i prosząc mieszkańców o to, żebyśmy rozsądnie to wszystko rozpatrywali. Nie pozwólmy, jak już żeśmy powiedzieli, a to uważam, powiedzmy dalej sobie ten alfabet ciągnijmy i uważam, że błąd był wszystkich i samorządu, pana inwestora, brak rozmów. To jest moje zdanie, pana sołtysa Radosława Szulist, przede wszystkim rozmów o takiej inwestycji planowanej. Myślę, że to by wiele łatwiej pomogło, a taki zakład, jak ja mówię, przychody do gmin są potrzebne, ale no niestety, nie, tak się w sprawie nie załatwia, jak stawia się nas w czynie takim dokonanym. Wiem, czym to grozi, że mieszkańcy wtedy oczywiście zaatakowali mnie jako sołtysa, że mam iść i powiedzieć nie, ale to tak nie działa. Musiałem iść po petycję, musiałem to przy współpracy innych stowarzyszeń, gdzie też komunikowaliśmy się, gdzie zbieramy te podpisy, w jaki sposób. I teraz również ponownie wpłynęły petycje, gdzie na razie się nie włączałem się w to jako też sołectwo, bo też takiego, w świetle takiego prawa też na razie myślę, że nie mogę, ponieważ tam występowali stowarzyszenia, więc ja tam nie chciałem to ingerować. Moja petycja myślę, że jest ważna nadal i nadal jesteśmy przeciwni takiemu zakładowi. Brak jest, jeszcze byśmy prosili inwestora i Narodowy Fundusz o przedstawienie dokumentów ochrony środowiska, na jakiej podstawie ta ochrona, Narodowy Fundusz wydał polecenie i zgodę, że jest ochrona środowiska. Myślę, że to też powinno być do wglądu. Takich rzeczy my nie mamy, dokumentów do wglądu. I tu jest może też taka obawa, że dlaczego my tego nie mamy? I tu trzeba sobie zadać to pytanie, dlaczego myśmy tego nie mogliśmy tych dokumentów zobaczyć, tak? Więc tutaj to tyle z mojej strony. Dziękuję za zaproszenie mnie i bym mógł się wypowiedzieć jako sołtys sołectwa Ropuchy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również.